Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam nowego boga, jakim jest oto ta słodka wiewióreczka. Nazywa się Ratatoskr. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem. Jest to asasyn. Asasyn, który się opiera, no, różnie. Albo na bazowych, albo na skillach. Zależy, w jaki build pójdziemy. Jego skille są to. Jego jedynka. Jest to taki dash, tak szybko mówię skille, zanim się zacznie gra. Jego jedynka jest to taki dash, który możemy zasłać raz, jeśli trafimy, to może, jeśli trafimy przeciwnego boga, możemy zasłać drugi raz, jeśli trafimy znowu, możemy zasłać trzeci raz. Jego dwójka jest to takie koło żołędzi, które się rozprzestrzenia i zamyka, które zadaje damage oczywiście. I trójka jest to taki, co to była trójka? Aha, i to taki stożek żołędzi, który leci przed nas i zadaje damage. No a ult to zaraz wam pokażę. To takie po prostu, że skacze po drzewach. Taki trochę global, ale nie bardzo. Pasywka, już zaraz wam będę tłumaczył. Jest to, jak widzicie, ten unikalny dla niego item, który mam już jako pierwszy w moim inwentarzu. Jest dla niego unikalny item, co czyni go bardzo. Zagram się nim oczywiście na dżungli, jak widać, bo maskę kupiłem. Słuchajcie, wyciągnę to. Co, ona to już zbiła? Aha, dobra, ona spróbowała. Kurde, ja tak dobrze odpaliłem sobie. O, w przeciwnej dżungli. O, widzicie, to jest jego dwójka. Mira mamy na solo. Zaraz wam będę się starał tak tłumaczyć działanie tego żołędzia. Między innymi zależy, jaki żołędź pójdziemy, ten nasze skille będą miały inne właściwości i będą działały inaczej. I w tym będziemy inny skill maksować. Powinniśmy inny skill maksować i inną ścieżkę buildu powinniśmy sobie wybrać. Tak powinniśmy między innymi grać. Ja w sumie pójdę sobie w jeden z mocniejszych tutaj buildów, a mianowicie pójdę w coś takiego, że mój dash będzie stunował. Że mój dash będzie stunował, jeśli trafię nim dwa razy kogoś w przeciągu 10 sekund. Pójdę sobie w ten żołądź, patrzcie się, w ten żołądź pójdę. Ten. Topaz Acorn, który daje 50 physical power, 25 cooldown reduction i dart, czyli ta jedynka moja. Będzie stunowała przeciwników. Ej, chuju ty, o, żol. Tak to jest, jak tłumaczę. Synął mi skurwysyn. I ma czwarty level. Chciałem be careful left zrobić, dobra. Że może iść ten ciulik. Dobra, kupię sobie już to. No jak miło, he. Medyt kagep. Tu mamy jeszcze takie coś, co daje physical penetration. To daje ogólnie tyle samo tego. Physical Penetration ma wysokie taką, że nasza trójka wybucha po jakiejś tam krótkiej chwili. Nasz ten drugi Acorn, zielony, robi coś takiego, że nasza trójka lifestealuje nas za każdy żołądź, który wyleci. A to chyba wypuszcza ile? To wam pokażę, ile wypuszcza żołędzi. Aha, Belona już tu rage'uje, widzę. Dobra, on tam jest, dobrze. Zabiję go teraz. Staram się go zabić. A, zdupcyłem. Leave my body close. Musiałem zultować, bo mnie ten Ratatos zabił. Problem, mnie zabije znowu. Bo mnie zultuje, prawda? Ultuje mnie? Ultuje chyba. Nie. No. Oj, dobrze.
Jedziesz dobrze, skupię się na tłumaczeniu postaci, a nie na graniu. Dobra, koniec o postaci, zaczynam grać. Jeszcze ogólnie tylko powiem o tym ostatnim. Ostatni ten Acor to jest coś takiego, że ogólnie gdzieś tam w late game'owy build. Czyli takie kryty jakby i Golden Bow, ponieważ tam nasza jedynka robi coś takiego, że może wtedy ten dash robi się bardzo wtedy szeroki. Dash robi się wtedy bardzo szeroki i może zaaplikować kryty, może zaaplikować wszystko, co możemy zrobić. Efekty, które możemy zaaplikować z łapy. Czyli kryty, slowy, tak jak Frostbound Hammer i tak dalej, nie? Czyli fajnie, idę jest bólu zrobić jeszcze, będzie ból dupować. Nie! Padam. Kurwa mać. Nie dobrze. Nie dobrze. O kurde. Przejebane mamy. 3-0 ma ten przeciwnik drużyny Ratatosk. Nie dobrze, nie dobrze. Skupiłem się na tłumaczeniu postaci, no i tak wyszło, że ten... że ten przeciwna wiewiórka ma 3-0. Stilnął mi na początku mitka... small campy. 9 level ma już, wow, zajebiście. Moje, wyjdź tutaj. Nagrywam. Tak! Puka się, kurwa. Wchodzi jak do stodu. No kurwa, no nie wiem, jakaś rotacja na midcampy, cokolwiek, nie wiem, hello. Z kim ja gram, Boże Święty. Tak to jest, jak ostatnio kolejkuję sam. Czasem wyjdzie, albo na... czasem wyjdzie, jeśli to trafi się dobry team, a czasem trafi się coś takiego jak teraz. Idę zgankować to duo. Mają prawdopodobnie wardy, no ale cóż. O, nam idzie skill, nam idzie skill. Już nie ma. Ja, już teraz długo nic nie robi. A, to jest też takie fajne, że możemy sobie kupić to gdziekolwiek jesteśmy na łapie, patrzcie, hop. Zjadłem. Zjadłem sobie orzeszka i se... i sobie ten... tylko przez tyle wtedy stoicie w miejscu, nie? On jaki idzie? O Jezu, on idzie w ten zielony, czyli z lifestealem. Zbije się. Nie idę, dobra. Dobra. Zrobimy teraz sobie szmalkampa, hop. Ogólnie tej dwójki używacie tak. Powinniście używać tak, że dwójkujecie.
Daszujecie przez przeciwnika? Patrzcie, tak się będzie, że ona boli. Daszujecie przez przeciwnika, żeby te wszystkie te żołędzie przeleciały, nie? O, siur, boli. Wicasa wezmę. Ten Mider czuje jakby awczył. Ja za każdym razem jak gankuję Mida, to go nie ma. To go kurwa nie ma. Jak gankuję, to go nie ma. Jak chodzę na midcampy, to go nie ma. Wszedłem teraz na Mida, to dostałem w pierdol. Bo co? Bo on se gdzieś był, nie wiem gdzie. Idę. Ja pierdolę, no. Fajne to jest, jak on tak robi. Retreat, right lane. Retreat, middle lane. Enemy missing, right. Cancel that. Unstoppable. Curses. You move. Your right tower is under attack. Tankuję to lewo jeszcze teraz. Mind your post, soldier. Take left lane. Attack. Shit, zjebałem. Właśnie jest tam, gdzie powinien być. Double kill. Your right tower is under attack. 9-0 ma, ja pierdolę. Enemy missing, right. Emir robi, zrobił. Ściana. Czy ja chcę iść w to? Nie, idę w to jednak. To ze stunem idę. Nie ma F6, cipy. Nie takie mecze się wygrywało. Będę się cofnął. Dobra, jedziemy dalej. Patrzcie, no nie mówcie, że oni z takim supportem to wygrają. No jest jasne, żol. Harcikera bierze już. Ratatoskr. Retreat! Dobrze, czy jest midcamp? Jest czy nie ma? Nie ma, zrobione. Zdupcaj stamtąd, zdupcaj. Your right tower has been destroyed. Okay. Help. To the death. Nic byśmy mu nie zrobili. Tak czy tak. Be right back. To jest chyba teraz w transa.
Tak, ja nafidowałem. Ej, Boże, tak klimat. Porażka, moi drodzy, porażka. Dobra. Enemy missing, right. Cancel that. An enemy has been slain. Primate? Nie jest primate. Znaczy nie są z klanu, także ale primate mogą być. Please, please. Your right tower. Yeah, yeah. Well fought. Musiałem wyultować, bo mnie zabił. Well fought. Well fought. Co, jej nie zmutowałem. Dobra. Dobra. I feel different. I feel power. Jezu, oni mają support z medytką. Come on. Your right tower is under attack. Gramy to spokojnie. Ja się tak łatwo nie poddaję. Jak się wyzywają. Patrz, tylko ja jeszcze daję normalny przykład temu komunikacji. Tu już te nuby z Lola przychodzą i zakażają. Boli? Bierzesz to, czy nie bierzesz? Ja to biorę. A teraz mnie pinguj. Ej, co jest? Przecież kliknąłem, żeby przejść na ten... Dobra, nie ważne. Chciałem sobie przeskoczyć na drzewko, no ale nie, jak widać, się nie dało. Your middle tower is under attack. That's the second biggest acorn I've ever seen. Your team has destroyed a left enemy tower. Jezus Maria, mnie takie coś śmieszy. Nie znam angielskiego, to zaczynam napierdalać. Nie wiem czemu. An ally has been slain. Dobra, no coś trzeba tu zrobić w tym meczu, bo się nic nie dzieje. Tak się właśnie gankuje w tym teamie, nie? Tak się właśnie gankuje. Kurwa, jak gankuje, to on mi spamuje retreat, nie? Chipy, no ja pierdzielę, no jakie tu grać? Jak tu grać z takimi chipami? Mira tak przerwy mi się nie dorwał. Co to było, kurwa? No popatrzcie się, no popatrzcie się. He! He! What the fuck?
has been slain. Okay. Your middle tower is under attack. O Jezu, jaki trans drogi, coś chyba czuję, że ktoś go nie zbuduje za szybko. Dobra, tą nejtkę trzeba zreportować za harassment, na pewno. Widać, że typowy Lolowicz. Typowy Lolowicz. O! Jeszcze pół dostał na to. Your middle tower is under attack. Your middle tower. O, nie ma wieży. Rampage. Zjebana gra. Totalnie. No, co zrobisz? Wrzucę tak czy tak, bo nie chcę mi się drugi raz tej mechaniki tłumaczyć. Zaś będzie, o, czekolej! Ale jakbyście mieli takie coś nagrywać, to sami byście tak zrobili. Ale nie, to prawda, jestem leniwy, chuj. To prawda. Jestem leniwym człowiekiem. Tylko tyle umiem. O kurwa, nie trafiłem. Trafiłem, lol. Gin, kurwa! Patrz, jakie oni mają T-fighty. Dobrze. 2-2, uciekaj, 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 Spris! Zabij go! Wolno będą robić. Nie idzie mi. Gościu miażdżysz dupę. Putosy na czacie. Espaniole. Your left tower is under attack. Dobra, już jesteśmy 11 koła do tyłu. Nie ma szans wygrać. Gęby z medytką, ja pierdolę. Ta postać jest OP strasznie. Może tego po mnie nie widać, ale widać na pewno po tym drugim. I postać. Zanim zdążysz zabić, to na już ginie. Nie jest dla mnie postać. Czemu tam wojska nie zabija? To nie pomyśl? Więcej penetracji chyba, bo im nic nie robię. Nie wzięli tej prawej, lol. Godlike! Godlike. Someone killed this guy.
A, skurwysyny cipy. Dobra, oczywiście reportujemy Nate'kę, bo... Lolowiec. Dobra, no niestety, nie poszła mi ta gra, no ale co zrobisz? Przynajmniej wam wytłumaczyłem mechanikę tej nowej postaci i tak dalej. No ale... To się liczyło w tej grze, żeby właśnie przedstawić tą postać i... Oj, wbiłem masterkę przynajmniej. Dobrze. 9000 damage, ja pierdolę. Aha, Bellona player damage 2000, Boże święty. No to Bellona trzeba zreportować, oczywiście jeszcze na odcinku. Harassment. I Nate'kę też harassment. Dobra, ja dzięki wszystkim za obejrzenie odcinka. Także widzimy się w następnym. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnym. Właśnie, jeszcze pokażę wam skiny. Nowe. Są nowe skiny. Jest tak, Afro, ale Afro od razu mówię, że nie mam zamiaru grać, bo Afro jest dla mnie najnudniejszą postacią w grze, także powiem wam tak. Herki ma nowego skina, Sobek ma nowego skina, Żonk ma nowego skina, Achmuzen ma nowego skina, którego jeszcze nie nagrywałem. I to chyba tyle. Także powiedzcie mi z tych trzech, z tych czterech skinów, którego byście chcieli zobaczyć następny na moim kanale. Z tego Herkulesa, Sobka, Żonka, czy tego Achmuzenkaba. Już wam pokazuję, którego. Tego za 40, za 20 wygranych rankedów, tego. Solid Hornet. Także widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hoplej!